Właśnie chodzi o to, że niczym was nie zaskoczę. Ja natomiast sam zostałem zaskoczony w swoim życiu w ogóle takimi zupełnymi podstawami. I ja rozumiem, że nawet na ostatniej konferencji też miałem wielki zaszczyt was mówić o prawdzie. I ja wtedy też przypuszczam, że was nie zaskoczyłem. Ale dzisiaj chciałbym trochę więcej powiedzieć, bo ze względu na to, że został mi zaprezentowany takie zapytanie, jak zacząłem tworzyć. To jest pytanie bardzo ogólnikowe i kiedy ja usłyszałem to pytanie, to można powiedzieć od momentu zacząłem o tym rozmyślać, jak ja zacząłem tworzyć. I zdałem sobie sprawę, że to pytanie jest zbyt szerokie, żeby je ująć, ale temat dzisiejszej konferencji jest to, jak zatworzymy w Duchu Świętym. Więc chciałbym, żebyśmy mieli też świadomość tego, że Chrystus nas tworzy. I nie wiem, czy ktoś z mężczyzn klocki Lego układał kiedyś. To układaliście. Ja wczoraj Wilka i Iza go u góry tam chłopaki puścili klocki Lego i tam tyranozaur był. Izak ma swoje klocki i momentalnie zszedł na dół i on ułożył tyranozaura. Więc tak naprawdę każdy coś tworzy, a to, co my tworzymy, to jest to, co mamy w sercu. Widzicie, czytamy księgę Genezis, stworzenie. Wszyscy wiedzą, że to jest ta księga, która jest związana ze stworzeniem. No ale co Bóg mówił? Bóg mówił i wykonywał pracę. Bóg mówił i wykonywał pracę. I w innym miejscu czytamy w księdze Salomona, że są twórczości serca ustanowią. I to, co my mówimy, to tak naprawdę my tworzymy. To, co mówimy, zmienia naszą rzeczywistość i my później te rzeczy tworzymy. Chciałbym najpierw trochę teoretycznie podejść do tematu, że ja, będąc tutaj, też tworzę teraz rzeczywistość jakoś między nami. W ogóle tworzę relacje, wy mnie jakoś zapamiętujecie, ja was jakoś zapamiętuję, za każdym razem tutaj jestem coraz bardziej, coraz to jest dla mnie też przyjemniejsze, ale każdy tworzy. Ja całe swoje życie też tworzyłem. Gdziekolwiek byłem, cokolwiek robiłem, czy to w budowlance, co mnie bardzo jarało, nie wiem, czy ktoś was też pracuje, no to jak ktoś lubi budowlankę, to on lubi, po prostu tworzy, buduje. Jak był czas remontu domu, tak samo ja remontowałem, jeszcze mówię, lata do tyłu, przed narodzeniem, przed spotkaniem w ogóle Tomka, zanim Chrystus mi zajaśniał tak naprawdę, bo do tego zaraz przejdę, cały czas tworzyłem różne rzeczy, to było głęboko w moim sercu. Natomiast to może zostawię, bo to, że każdy tworzy, to już wiemy. Ale nie, to jest tematem tak, jakby też dzisiejszej konferencji. Tworzenie w Duchu Świętym. My jesteśmy w stanie dopiero tworzyć wtedy w Duchu, kiedy jest ten Chrystus w nas. I kiedy my Nim przyciągamy. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie tworzyć zdrowe rzeczy w naszym życiu. Ja się wychowywałam w rodzinie, która, no, delikatnie mówiąc, nie była zdrowa. Mało tego, ja w moim życiu ojca nie miałam jako tego. Pomimo, że on był każdego dnia w moim domu, to on chodził do pracy i przychodził z pracy, a jak przychodził, no to był pijany, także ja wtedy mnie nie było w domu, bo ja się chowałam wiadomo pod poduszkę, pod łóżko, żeby czasem trąbę nie dostać. Jak już mówiłem też nie raz, ale czy, no, czasami musiałem być mu na wyciągnięcie ręki z tego względu, żeby przynieść babcie mu. Ale z czego dążę? Dążę do tego, żeby pokazać mężczyznom, tutaj też głównie, że jeżeli przyszedłeś do Chrystusa kiedykolwiek, kiedy narodziłeś się na nowo, a ktoś ci zadał pytanie, czy ty masz jakieś marzenia? Czy ty masz jakieś marzenia? Co ty byś chciał w swoim życiu robić? Ja na przykład nie wiedziałem, co powiedzieć. Bo przez całe życie ktoś kreował to, co ja mam robić w swoim życiu. Jakby moje zbyt niskie poczucie wartości powodowało to, że ja zawsze kreowałam to, co ktoś tak naprawdę chciał. Co ktoś chciał, żeby przez to moje życie było wykreowane. Ja nie robiłem niczego, co tak naprawdę sam chciałem, tylko robiłem to, co ode mnie, można powiedzieć, oczekiwano. Czy jaką presję też na mnie wywarto. Więc przychodzi moment, pobraliśmy się z Agatą, przychodzi moment, spotykamy Tomka.
Tomek to jest osoba, która trochę dorażała. Jesteś? Jesteś? Teraz kilka nowych słów. To jest osoba też, która mnie zaczęła tworzyć. Tam siedzi moja żona, Tomek, później Artur z Agatą. Też mnie zaczęli tworzyć, więc ja też jestem stworzony jakkolwiek. Bo mieliśmy ze sobą relacje na tyle, na ile ja też pozwalałem. Te osoby na mnie oddziaływały. Ale przechodząc teraz już jakby na stricte to, do czego każdy z nas powinien dojść, to do tego, że w momencie, kiedy my się rodzimy na nowo i w tamtym czasie, jak poznałam Tomka i zacząłem być uświadomiona tego, że ja muszę tworzyć sam w oparciu o swoją osobistą relację z Bogiem. I to była myśl, która tak naprawdę zapoczątkowała w ogóle moje nowe narodzenie. Skąd się to wzięło? Ja też sobie zdałam w międzyczasie sprawę, że ja nie wołałem do Boga, żeby się narodzić na nowo. Ja nie wołałem do Boga. Ja nie szukałem Boga w swoim życiu. Nie wiem, czy być może też się tak nie mieli. W cudzysłowie, czy mówię, ja nie szukałem Boga. Ja szukałem życia w swoim życiu. Bo ja czułem, że ja nie żyję. Ja czułem, że w całe swoje życie ja w ogóle nie żyję. Ja wegetuję. Co z tego, że ja mam różne rzeczy? Większość z was w ogóle jest w tym miejscu, że ma. O konsumpcjonizmie pięknie powiedziała Iza wcześniej. Bo my wszyscy jesteśmy w miejscu, w którym my mamy. Ja też miałem. Ja nie miałem problemów tak w swoim życiu. Artur też nieraz mówił, że przecież on też nie był jedną z tych osób, które były, wiecie, no, w ręce i nie wiem, co mam robić. Ja miałem. Pracowałem, oczywiście robiłem to, co ktoś chciał, żebym robił, ale ja to zawsze robiłem, ja miałem. I tak naprawdę głównym elementem tego, z czym się musiałem zmierzyć, to była ta pycha. Niezależność od Boga. Uważam, że tak większość ludzi ma. Uważam, że to w ogóle objawienie Nowego Narodzenia, ja nie odbiegam na temat, że objawienie Nowego Narodzenia to jest fundament w ogóle tego, co trzeba przerobić w Kościele. Bo ja na przykład też odebrałam w ostatniej konferencji, że odebrałam. Nie było to fascynujące, to, co mówiłem. Tak sobie zestawiłem pierwsze moje wystąpienie, drugie, ale to tak naprawdę ta prawda. To w tamtym czasie, widząc swoje życie, które się do niczego nie nadaje, będąc umiejscowiony, nie będąc w relacji z Bogiem, wszystko, co robiąc, było destrukcyjne, pomimo, że nie byłem sobą, to i tak to, co robiłem, było destrukcyjne. Mam martwego ducha. Niszczyłem Agatę, niszczyłem ludzi w robocie, niszczyłem w ogóle mojego ojca, któremu i tak wszystko obwiniałem, można powiedzieć. To co ja tworzyłem? Śmierć. W różnych aspektach. W różnych aspektach. I co, narodziłem się na nowo? Co to zmieniło? Nic, jak dusza nie przemieniona. Nic. Ale zaczęli mnie ludzie kształtować. Tworzyć. Zaczął mnie Tomek tworzyć, Agata, jak już wspomniałem. I zaczęli mnie zastawiać Tomek z prawdą, a Agata, muszę powiedzieć, z taką pragmatyzmem. Oczywiście też to też jest prawda. Zacząłem widzieć, że ten człowiek, którym jestem, ten, który tak naprawdę wszystko ma, tak naprawdę żyje w iluzji. To jest ważna rzecz, żebyśmy też zobaczyli, na ile my żyjemy w iluzji, a na ile nie. Bo rodzimy się na nowo, mówimy o miłości, o której chciałbym list teraz przeczytać, o której Bartek przed chwilą dużo też powiedział. No ale żona nie ma w czym być. Dzieci głodne. Służbę robimy, Mateusz. Budwał się. Prorok z powołania. Ja jestem prorokiem. Jestem prorokiem. A twoja rodzina co? Śruba dokręcona, nie? Żeby żona chodziła. Tak jak mi tata dokręca, tak i ja żyłem. Co tworzyłem? Patologię. Patologię. Bez różnicy. Idę na ewangelizację. Ja później objawienie dostałem, wiecie, post napisałem na internecie. Ten, który ten robi, idzie bez przekonania, a tworzy również religię. Amen. Religię. No ale jak ty możesz iść, jak ty miłości nie odbierasz? Jak ty możesz iść i coś robić dla ludzi, skoro ty sam właśnie tej miłości nie doświadczasz? Ja leżałam sobie w łóżku. Znaczy spałam już, wiecie. Ale sobie mniej więcej już jestem z Agatą jestem poślubieni. To mniej więcej to taki czas, że już też stąd się znali. To zaraz początki mówię. I ja zawołałem
właśnie mówię nie do tego Boga, bo ja to zawołałem do życia. Bo Bóg, ja jestem z katolicyzmu, że tak powiem, wychowywałem się w tym. Ja to wszystko wiedziałem. Myślę, że też, wiecie, Agata mówiła, że są religie, że też wszystko pewnie o Bogu wiemy. Ale my nie żyjemy często. Często nie doświadczamy w ogóle życia, praktycznego życia. Jakie to co mówimy, jakie ma przełożenie na naszą rzeczywistość? Skoro są ktoś i serca usta mówią, tak? A nie widać tego w życiu. Czyli, czy jestem Bogiem? Z tego serca. Czy masz go w sercu? Z obfitości jego usta mówią? A czy to się manifestuje w praktyce w życiu? To są proste rzeczy do weryfikacji. Bo jeżeli czegoś nie ma w życiu i nie jest to życiem, no to jest to śmiercią. Ja musiałem się zastanowić z tym, że tak naprawdę to jest to. I to był największy mój moment pokuty. Ja mówię o tworzeniu oczywiście, bo ja sobie zdałem sprawę, że zawołałem wtedy tego wieczoru do księżyca, do tego życia mojego, bo Bóg, przecież to ja nie wołałem do Boga, no bo przecież Boga mam w kościele. Ja nie wierzę, że to jest wszystko. Ja nie wierzę, że na tym ma polegać moje życie. Nie macie tak? Ale powiedzcie, no, ja się was pytam teraz, tak jesteście. Okej, okay, jesteśmy na konferencji przebudzeniowej, ale nie macie tak w swoim życiu, że przychodzisz, nie wiem, do domu, tak? I czy to jest to wszystko, co ty chcesz? Czy cieszysz się z tego miejsca, w którym jesteś? Jesteś zadowolony, spełniony jesteś? Okej, okay, jesteś w Chrystusie, ale praktyczne miejsce, w którym jesteś, czy to jest to, co byście chcieli mieć? Uważam, że wiele ludzi stwierdzi, że nie. No i ja sobie wtedy zdałem sprawę następnego dnia, że faktycznie ja nie żyję prawdą. Nie żyję prawdą. Powiązałem sobie z tym między innymi, że kurczę, no jednak chodzi o to pismo. O tym już Tomek zaczął gadać. Zacząłem brać to pismo, zacząłem je czytać, zacząłem wertować. I zdałem sobie sprawę, że to wszystko przeminie. To, co my robimy na co dzień, to przeminie. To przeminie. Nieważne, czy ty jesteś narodzony na nowo, ale te rzeczy, które ty robisz nie oparte o prawdę, to przeminie. Skończy się. Skończy się za chwilę. Przeminie za tydzień, za dwa, za trzy, zaraz w końcu twojej tutaj jurysdykcji na tej ziemi, ale to przeminie. Ja umiłowałam prawdę. Dla mnie naprawdę prawda. Sobie zdaję sprawę, że to jest głupie. Ale ja już mówiłem to, ja nic więcej nie mam niż prawdę. Jest prawda, bo jeżeli moje całe życie jest bez sensu, to jest prawda albo nic. Prawda albo nic. Jeżeli chcę i kocham, bo poznaję Jezusa, który jest miłością, więc zaczynam się kierować na drugą osobę, no to jeżeli ja chcę coś sensownego zrobić w moim życiu, jeżeli to ma mieć jakikolwiek wartość, jakikolwiek sens, w ogóle jakkolwiek ma to dać coś komuś i ma to mieć życie wieczne i to, co ja robię, ma mieć wartość wieczną, to musi być miłość oparta na prawdzie, czyli musi być to Jezus. Musi to być tak. Więc jeżeli wszystko inne, co robię, nie ma sensu, no to ma sens. Nic innego nie ma sensu, no bo to ma sens. I teraz jestem w miejscu, w którym jestem. Jestem w rodzinie, gdzie nie ma pieniędzy. I co ja robię? Biznes zakładam. Dlaczego? Bo nie ma pieniędzy. Prosta rzecz jak cel, tak? Jestem tutaj, na Misiej Górze, w cudzysłowie, i nie ma pieniędzy. Robię biznes oparty o prawdę w miłości, bo poznałem miłość. Tak? Tutaj. Nie w Warszawie, nie w innych miastach. Jestem tutaj, w domu moim jestem w domu. Wśród ludzi, w których jestem, co robię? Manifestuję prawdę, bo ona jest wieczna. I tworzę wieczne rzeczy. Wieczne. Przeczytałem książkę Daniela Kolendy kiedyś. Każdy chrześcijanin musi patrzeć na siebie z perspektywy żyj, zanim umrzesz. Z perspektywy nieba. Żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy tylko tutaj na tej ziemi jakiś czas. Mały czas, króciutki czas. I my się dokładamy do rzeczy wiecznych. To, co my budujemy, okej, okay, to będzie miało kiedyś, to ma być wiek wieczny. Bo my budujemy w niebie, tak? Ale tutaj jesteśmy na tej ziemi. Więc ja tworzę rzeczy w oparciu o prawdę miłością.
cokolwiek robię, wiecie, mógłbym teraz tam, cześć, jestem Mateusz i tak, mam kościół, mam, okej, okay. Ja też powiedziałam wcześniej, ja tego nie mam, ja go tworzę, jestem częścią, która tworzy. Są inni ludzie też, którzy ją tworzą. Mam relacje z Agatą, też tworzymy. Fundację z Krzysiem tworzymy. Z małżeństwem w ogóle tworzymy. Nie, Agata teraz działa z perspektywy szkoły, robi szkołę. Też się czuję jako tworzę, bo ja jestem z nią w małżeństwie, tak? Robimy to. Ale dlaczego? Bo to są rzeczy wieczne. My wiemy, że my zejdziemy z tego świata, a to dalej będzie żyć. To dalej będzie żyć. Te rzeczy, które my robimy, to dalej będą żyć, bo ja tylko tworzę te rzeczy. Tworzę w oparciu o prawdę. A miłość nie ustaje, tak? Amen. Więc jeżeli ja kocham, a miłość nie ustaje, to tak samo moje małżeństwo nigdy nie ustanie. Rozumiecie, tutaj na ziemi? Tak samo mój biznes nigdy nie ustanie. Tak samo, nie wiem, to całe zgrupowanie kościelne, które jest tam, nigdy nie ustanie. Cokolwiek robię, to nie ustanie. Dlaczego? Bartek też fajnie powiedział. No wiesz, on się nie boi niczego, jemu się to nie skończy. No to się nie skończy, bo to jest prawda. Zbudowana na prawdzie, moimi rękami. Jestem kanałem drożnym, tak? I to chciałam zaznaczyć. Musimy być kanałami drożnymi. Amen. To jest to, na czym polegało w ogóle moje życie, z czego mnie to sobie Tomek, bo paranoicznie trochę do tego podchodziłem, ale słyszałem to też ostatnio u Agaty, to przyszła i mówię, też tak ja. Jak się narodziłem, no mówię, Panie Boże, jak ja Ci się mam podobać, co mam robić? Ja wtedy zacząłem wertować pismo i okej, tak samo powtórzę po Agacie, ja wiem, że jestem Chrystus sobie się podoba, bo On patrzy na mnie w ogóle jak na Chrystusa, że jestem Chrystusa. Bóg patrzy na mnie jak w ogóle, jak na siebie tak naprawdę. No i... Ale ja chcę być święty. Ale dlaczego ja chcę być święty? Święty, mam na myśli święty umysł mieć. Odnowiony umysł. Dlaczego? Bo ja nie jestem tą ciotą, która buduje głupotę. Ja nie buduję głupoty. Rzeczy, za które ja się biorę, to są rzeczy, które mają wieczny wydźwięk. Wieczny. Wieczny. Jestem jakimś tam kolesiem, ja mam poczucie własnej wartości, ale jestem jakimś tam kolesiem, który jest teraz 2000 któryś tam roku, tutaj na tej ziemi i ja buduję dzieło Pana. W ogóle tak to przedstawię. Kilka takich punktów, o których chciałem powiedzieć. Bo ludzie się boją, na przykład, jaką mam wizję od Pana, Boże prowadzenie. Chcę coś tworzyć, chciałbym tworzyć. Ja to mówię też z perspektywy takiej, że ja sam nie wiedziałem, co ja chcę kiedyś. Ale pokleiliśmy się z Agatą. Kocham ją. I to jest prawdziwa miłość. Kiedy ja zacząłem z nią tworzyć wspólną rzeczywistość, to ja przyjmowałem jej pragnienia. Ja zacząłem realizować jej pragnienia. Jej pragnienia w tym miejscu, w którym jestem. Dlatego też powstała ta firma, która miała docelowo wtedy za to zamyślenie zasilać finansowo te nasze pragnienia, wszystkie pragnienia, które mamy, tak? Szkoły, Agaty, różne rzeczy. Po prostu potrzebowaliśmy kasy. Więc tak założyliśmy tą firmę. Do czego dążę? Dążę do tego, że jeżeli ty przyjmiesz miłość, którą masz od Boga, i tylko w ogóle pokochasz, to będzie dla ciebie jedyna rzecz na tej ziemi ważna. Myśmy z Agatą też odbyli kilka takich rozmów bardzo nieprzyjemnych i niehumanistycznych o miłości. Ale ty nie będziesz miał dylematu, jaką ty masz mieć wizję. Kiedy ty doświadczysz miłości Boga, bo już będziesz potrzebował. Ja nie doświadczałem tej miłości. Ja nie doświadczałem miłości w swoim życiu. Ja się na nią otwarłem. Dlaczego? Jak już wcześniej powiedziałem, bo nic innego nie ma. Nic innego nie ma. Co z tego, że rodzice mi mówili wszyscy lat, że mnie kochają, jak przy pierwszej wpadce w cudzysłowie z domu musiałem wyjść. Wpadce, ja mówię... Wpadka, nie, że z Agatą byśmy wpadli, nie, o tym gadam. Gadam, że pierwsza była sytuacja, w której zrobiłem inaczej, niż moi rodzice myśleli. Inaczej, niż tradycja moich rodziców przewidywała. Inaczej, niż uwarunkowania moich rodziców przyjmowało w ogóle. Wybrałem prawdę.
pozostali w temacie, tworzenie, twoje tworzenie będzie zależeć od poznawania Boga. Tomek to nazwał dzisiaj doświadczaniem, czy w ogóle swoim doświadczeniem. Ja to nazwę trochę inaczej z mojej perspektywy doświadczeniem Boga, ale doświadczeniem fizycznym doświadczeniem, czyli doświadczeniem, jak to Tomek mówi, nabywaniem mądrości, jak to Artur mówi na przykład. Doświadczeniem Boga. Na przykład chcę teraz, żeby rozrastała się w ogóle firma, tak? Ja poznaję w ten sposób moc Boga. Moc Boga, bo ja mogę. Ja mogę, ja zgłębiam temat mocy, bo mogę. Więc co mogę? Mogę to zrobić, mogę to zaoferować, mogę tu wyjść, mogę tam to zrobić. Mogę. Dlaczego mogę? Bo doświadczam miłości. Powiem wam z perspektywy właśnie firmy. Ja po tym czasie, kiedy leżałem w łóżku i że chcę coś więcej, ja zacząłem doświadczać Boga takiego, że mogę, Boga mocy. Tomek doświadczał poprzez uwolnienia, Bartek jeszcze w inny sposób nawiązuje, ale każdy jakoś doświadczał tego Boga. Ja zdałem sobie sprawę, że ja mogę. Dlaczego mogę? Bo ja się pożegnałem ze swoimi starymi, tym starym życiem. Ja się pożegnałem. Ja w tamtym momencie zgłębiałem moment swojego nowego narodzenia. Czyli zostawiałem wszystko, co miałem. Ja, górnik przez lata, mechanik z wykształcenia, tak, zaczynam inwestować na giełdzie. Zaczynam być z tym swoim brokerem. Pożegnałem się z tymi rzeczami. One nie mają wpływu na mnie. I wyobraź sobie teraz, że ty zaczynasz robić rzeczy, do których nie masz uprawnień. Ludzie, dlaczego by ci mieli ludzie ufać? Dlaczego? Ale ja postanowiłem, że ja to będę robił. Bo mogę. Dlaczego? Bo mogę. Chcę to robić, widzę w tym w ogóle potencjał, więc robię, bo mogę. Czemu? Bo mogę. Mogę, mam moc. Mogę nie znaczy, że mam pozwolenie od kogoś. Ale ja mogę, bo mam moc od Boga. Dlaczego? Bo On w ogóle mi wtedy się wyświetlił. Czytam o Izraelu, jak byli na pustyni. I On uzdatnił tych do wszelkiego dzieła. Wybrał dwóch, których tam było, nie pamiętam już ich imion, do wszelkiego dzieła. Więc co ty możesz? Wszystko możesz. Wszystko możesz tworzyć. Wszystko. Więc ja zaczynam to robić. Robię. I co? I bazuję cały czas na miłości i na prawdzie. Idę dalej. Czy będę miał zdolności do tego, żeby pomnażać finanse moje? Bo czy się mogę na coś wziąć? Jest jeszcze ok. Ale czy będę miał, bazując na, dajmy na to, na giełdzie kryptowalut, czy będę miał tam w ogóle cały czas możliwość zarabiania? No ale chwila. To prawdą jest giełda kryptowalut? Czy prawdą jest Boże zaopatrzenie w ogóle? Przychylność Boga do mnie? Na czym bazuję? Na Bożej łasce w ogóle. I ja zaczynam wierzyć w łaskę w ogóle Boga. Że to On sam swój potencjał jest we mnie i tak się rozwijam i tak tworzę. Teraz idę dalej. Zaczynam wierzyć w ogóle, znaczy zaczynam. Mówię, zgłębiam temat sprawiedliwości. No dobra, a jak ci się powiedzie? Ja w swoim życiu ja nie mam w swoim słowniku, teraz użyję. Ja w swoim życiu usunąłem słowo porażka. U mnie nie ma czegoś takiego. Ja na przykład w ogóle też błędów nie popełniam. I tutaj zaznaczę, o co chodzi. Gdybym ja wiedział, że mam coś nie zrobić i to zrobił, wtedy tak, popełniam grzech. Ale jeżeli ja robię cały czas w oparciu o swoje przekonanie, ja nie popełniam błędu. Nie popełniam błędu. Ja nie patrzę na siebie jak na człowieka, który może błąd popełnić. I w związku z tym, skoro nie popełniam błędu, czyli nie jestem pod grzechem, pod prawem, tak? Czyli nie popełniam błędu, więc nie ma możliwości żadnej katastrofy ani porażki w moim życiu. Nie ma tego. Nie ma. Czy sytuacje, które są w danym momencie, jak na przykład konto bankowe, jak żeśmy rozmawiali z widzą, czy sytuacje te, one coś mówią odnośnie mojej sytuacji, one nic nie mówią. Sytuacje, które są w twoim życiu, one nic nie mówią. One nic nie mówią. Bo świat duchowy i to, jak na czym ty stoisz, to, w czym ty funkcjonujesz, to rezonuje z twoją wiarą.
Więc jeżeli ty stoisz na prawdzie, to jest tylko kwestią czasu, kiedy twoje oczy zaczną to widzieć. Jest tylko kwestia czasu. I idąc z tego założenia, że nie popełniasz błędu, czy jesteś czysty, tak, to rozwiązanie każdej sytuacji, na myśl rozwiązująca daną sytuację, zawsze przyjdzie do ciebie. Ja na przykład, no to dobra, to Mateusz, no to kiedy ty jesteś w błędzie, a kiedy ty nie jesteś w błędzie? W ogóle nie jestem. Ja jeżeli ja idę jakąś drogą, idę przez las na przykład, nie? No to jak idziesz przez las, to idziesz przez las. Jest fajnie. Ale jak ktoś przychodzi ci i mówi, ty Mateusz, ty musisz iść przez 300 km tam, a obok masz drogę wyblokowaną, no to grzech by było, gdyby nie poszedł tam. Rozumiecie? Rozwiązania same przychodzą, ale ja nie patrzę na siebie, jakbym był problemem. Dlatego tworzę, dobrze tworzę. Idę do przodu. Ja się nie zastanawiam. Nie zastanawiam się, czy ja dobrze idę, czy nie idę dobrze. Nie racjonalizuję na przykład. Kolejny etap. No jak są kryptowaluty, nowa rzecz w Polsce w ogóle. Wiecie, zakładam firmę. Wszystko, co w tej firmie jest zrobione, ja potrzebuję Urzędu Skarbowego się pytać, czy jest to ok, bo to jeszcze nie ma takiego prawa w ogóle w Polsce do tych rzeczy. Robię nowe rzeczy. Robię co w oparciu o co? O przekonanie. W ogóle Magda ostatnio jesteś. Ona mega rzecz ostatnio powiedziała. W języku polskim jest tak, że jeżeli przez długi okres się używa jakiegoś słowa, jakiegoś sformułowania, to nagle on już wchodzi w kanon, tak? Tak powiedzieć, staje się normą. Więc jeżeli ja praktykuję coś w oparciu o swoje przekonanie, to tak naprawdę okazuje się, że nagle te przepisy zaczynają być pode mnie. Rozumiecie? Działasz o własne przekonanie, ale nigdy, przenigdy nie podważasz własnego przekonania. Stoisz, żeby nie wiadomo, co się działo. Dlatego ja w swoim życiu, a najbardziej jest to widoczne właśnie w firmie inwestycyjnej, doszedłem do takiego miejsca, bo ja nigdy, przenigdy nie uznałem jakiejkolwiek formy porażki w oparciu o to, co widzą moje oczy. I to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Tak naprawdę to momenty zawahania były wtedy, jedyne momenty zawahania, jakie w filmie były, one nie były związane z faulem, że tak powiem. One były związane z tym, że straciłem miłość z oczu. Bo kiedy używałam prawdy, a nie była ona motywowana miłością, to gdzieś ta siła słabła. A to siła, jest, a to miłość jest naszym motorem napędowym do życia. Widzicie? Ja bym chciał przeczytać troszkę właśnie ten hymn o miłości, ale od tego czwartego zaczynałem wersetu. Miłość cierpliwa, jest łaskawa, jest miłość, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystko pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Jaka porażka? Jakie w ogóle założenie, że może coś ci się nie powieść? Albo jakie założenie, że możesz do czegoś nie dojść, że możesz zbłądzić, jeżeli Chrystus jest miłością? Jakie w ogóle... Jeżeli ty zaczynasz tak patrzeć na Boga, rodzi się pytanie, jak w każdym z nas teraz czuję, no dobra, ale co ty chcesz stworzyć? Chcesz coś stworzyć, nie? Skąd ty masz mieć potencjał na to? No jak nie jesteś na nowo narodzony, to nie masz potencjału. No jak jesteś, to nie masz wyjścia. Musisz. Wczoraj byliśmy u góry tutaj i dzieci oglądały takie krótkie. To się nazywa gameplay, się to nazywają. One polegają na tym, że jest rzucane, jak ktoś tam gra. No i dzieci, małe dzieci to oglądają. Ja ostatnio mnie zaczęłam dotykać bardzo mocno temat w ogóle przewodnictwowania człowieka. I chciałbym tutaj też powiedzieć, jeżeli już mówimy o tworzeniu, takie trochę odbiegające, może nie odbiegające tematu. My nie możemy być przewodnictwowani. My musimy się skupić na sobie. My musimy dbać o naszą energię życiową, musimy dbać o nasz stan,
żeby dobrze tworzyć. Bo my musimy tworzyć z naszego wnętrza. Tu tak stoję. Tak naprawdę dużo osób w kościołach jest w miejscu takim, że przychodzą i się pytają, co ty masz robić, co ja mam robić. Tomek, dziękuję, że pojechałeś w tym słowie, bo to był największy wzrost w moim życiu. Dlaczego? Tutaj przychodzę do kolejnego punktu. Odpowiedzialność. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Każdy człowiek musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I dlaczego tą odpowiedzialność masz mieć? Albo inaczej, jak mieć siły do wzięcia odpowiedzialności? No, wierząc w miłość, doświadczając tej miłości. Ale nie w sposób taki, że sobie siądziesz i Panie namaść mnie. Ale w sposób taki, że Ty wierzysz, więc działasz. Wtedy Ty się stajesz kanałem drożnym. I wtedy doświadczasz tej miłości. Doświadczasz poprzez uwalnianie, doświadczasz poprzez działanie. Jak Ty masz, siedząc na życi, po śląsku, czy jak jesteś tu? Na tyłku doświadczyć błogosławieństwa finansowego. Skoro połowa księgi Salomona żyć, dokładnie, tak pośrodku. Jak ty masz doświadczyć błogosławieństwa finansowego? Nie? Skoro połowa księgi Salomona jest napisana mu o tym, że jak ktoś siedzi, no to w drugą stronę, a nie w błogosławieństwa finansowego. Jak Tomek miałby uwalniać w momencie, kiedy nie wychodzi? Jak to jest możliwe? Ale moja żona, zaraz na samym początku naszego małżeństwa, mnie z tym zderzyła. I to jest, uważam, mur chrześcijaństwa. Iluzja życia, że jest wszystko fajnie. Że jest fajnie, ale ty nie masz praktycznego wydźwięku na swoje otoczenie. Że żyjemy tak w tej wiedzy teoretycznej, to ja w tym odpowiadam na pytanie, jak ja zacząłem tworzyć. W ten sposób. Przestałem grać w gry, przestałem szukać fascynacji dla mojej duszy. A uznałem, że to, co jest najmniej fascynujące w tym momencie, jest życiem i prawdą. Czyli szukałem sensu. Wtedy zaczynam od pisma, relacji po prostu swojej wewnętrznej z Bogiem. I wiem i uważam, że kamieniem milowym jest zdyskredytowanie, Artur mówił wam tutaj nauczanie, wszystkich świątynek. Czyli tego wszystkiego, do czego ciągnie wasze serce, a co odciąga was od życia i od prawdy. Bo to było coś, co zmieniło mnie w momencie, kiedy czułem się tak przywożony tym życiem i tak w ogóle porzuconym, odrzuconym, kiedy świat na mnie napierał, kiedy w ogóle w tych moich fantazjach brałem często coraz to większą odpowiedzialność, tak jak na przykład wtedy Tomek się mnie pyta, czy jestem w stanie teraz poprowadzić wspólnoty. Ja mówię, tak, jestem w stanie, tak powiedziałem. I Tomek zostawił, pojechał, w cudzysłowie pojechał i co? Uwielbienie poprowadził. Poprowadź uwielbienie. No jasne, a wiesz, był Tomek, nie? Tomek, musisz trochę głośniej śpiewać. Możesz trochę wyżej. Słuchaj, ja ci nagram, bo ja grałem na perkusji. Ja ci trochę szybciej nagram, a ty musisz nadążyć za tym. Wiecie, kupa teorii i kupa instrukcji do Tomka, jak on ma to robić. Ale kiedy przychodzi moment, że Tomka nie ma na uwielbienie, to ja może sam poczytam. Tak było. Bo tak było. Przychodzi moment wyjścia na ewangelizację. To jest większość ludzi ma, no to wiadomo, więc wiecie, toaleta, jedna, druga, trzecia, już nie ma czym być. Znowu na toaletę. I na się wychodzi. Przychodzisz na ten. Jeszcze jedna piosenka. To jeszcze jedno, puść kochana. Puść kochana, atmosfera się zrobiła. Na jednej ewangelizacji było grać o kochana, ktoś przyszedł. I południli się do niego. Także Rafał, gdzie jesteś? Nie ma Rafała. Rafał, na twoją piosenkę ktoś przyszedł, uzdrowienie się.
bo dobra piosenka. Także takie rzeczy też działają, ale co? Ja uznałem, że to jest moje życie. Bo to, że ja nie miałem doświadczenia i to, że byłem w fantazji, uznałem, że to jest moje życie. Miałem wszystko. Uznałem, że to jest życie w ogóle. Ja się w to zaangażowałem. Wziąłem odpowiedzialność i zderzenie się z rzeczywistością, czyli z okolicznościami, na swoją klatę. Ale jednak się okazuje, że Matej jest taki, nie? W tym rozmowaniu. Że jest taki. Bo ja tutaj mówię teraz troszkę wypych. Ja nie mówię teraz tej perspektywy, o której przed chwilą mówiłem. Że jestem nowym stworzeniem, tak buduję naprawdę. Ja wam pokazuję inną perspektywę, której uważam, że większość ludzi, nie mówię tutaj może, ale jest. Jest. Że ja coś zrobię, ale zrób to sam. Pójdziesz z kimś, jest okej. Okay. Czasami. Pójdziesz na przykład, tak ostatnio słyszałem, rzucić filmik od kogoś na internet, jest okej, okay, ale zrób to sam. I co? Wczoraj rozmawiałem z Tomkiem. Pół roku post gdzieś tam kleci, no ale jeszcze nie ujrzą światła dziennego. Ja mówię ze swojej perspektywy, nie z Tomka. Jak było faktycznie, jak było wcześniej. No. Dzieci chodzą po rozdzieraniu, nie wiem, skarpetek. I co? Poszukam pracy. Wiecie, dla mnie to są już takie żałosne rzeczy już powoli, nie? Ale... No to jest taka katastrofa, nie? A uważam, że jestem tutaj teraz w tym miejscu też i dlatego chcę o tym powiedzieć. Bo też sam to przeżyłem. Prorok, tak? Prorok. Głosi w kościele na świecie, tak? Prorok. Prorok. Lodówka pusta. Proroku. Żona do mnie proroku. Objawienie mi, żeby pójść do pracy. Szukam prowadzenia, pójść do pracy. No. Teraz sam szlak już trafi. No to naprawdę są same rzeczy, to są. To jest żałosne. Żałosne. To jest żałosne, ale my chcemy tworzyć rzeczy wieczne. I to nie jest problem. To naprawdę nie jest problem. Jeżeli uwierzysz w swoje nowe narodzenie i to, że ten potencjał działa przez ciebie, to tak naprawdę okoliczności, one się skrywają z tym, na czym ty stoi twoje serce. Jeżeli twoje serce stoi naprawdę, to okoliczności się zgrywają. Jeżeli nie stoi naprawdę, też się zgrywają. To twoje serce determinuje twoje słowa, twoje uczynki i tak też kształtujesz swoje okoliczności. Wierzę, że są tutaj ludzie, którzy chcą coś zrobić w swoim życiu i nie wiedzą, czy to wypali. To musisz zrobić. Bo tak naprawdę pragnienia w twoim sercu to jest twoje wnętrze, które jeszcze nie zobaczyło rzeczywistości fizycznej. O, fajnie. To, co masz w swoim sercu, te pragnienia, to jest twoje wnętrze. Tylko to chce zobaczyć rzeczywistość fizyczną. To chce to zobaczyć. I jedyne, co blokuje to, okej, okay, może mówić. Warownia taka, to są. Warownia taka, lęk, to. Brak poznania miłości. Już nie chodzi o to, nie macie miłości, to nie chodzi o to. Brak poznania miłości. Ale. Także Jezusowi. Nie wiem, czy w ogóle też to rezonuje czasami. Oddałem życie Jezusowi. Oddałem życie Jezusowi. Dlaczego? Bo uznałem, że jestem dno. Że jestem śmiercią chodzącą. Ja oddałem życie Jezusowi. To co? Jaka wymówka? Jesteś, sorry, tak powiem, z perspektywy sztucznego myślenia, starej perspektywy, tak? Jesteś dno, produkujesz śmierć, tak? Rodzisz się na nowo, pragnie coś twoje serce i co? Nie, tak. Nie, nie bo co? Bo mi wiara nie pozwala coś się podpychać. Miłość nie pozwala. Są słowa miłość. 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 Bo dziesięcinie jest dawane. Czemu nie jest dawana? Bo mam coś swojego, tak przeżyję. Przeżyję. Tak jakby te pieniądze, które mam, które mi zostaną na koncie, to stanowi moje bogactwie, to będę miał.
będę miał na dzieci, będę miał, żeby dzieci wyżyć, żeby żonę, tak, te, nie wiem, te kilka, 2000 na moim koncie, to jest to, co... Jestem bogaty, tak? Bo nie ma 2000. Panie ratuj, nie? Śmieszne, nie śmieszne. Ale ten panie ratuj, to właśnie chciał cię ratować, nie? To właśnie cię chce cały czas ratować. Tylko, że on jest twoim. On jest twoim zaopatrzycielem. On jest w ogóle tym, który ma w ciebie staranie. On jest tym. Wychodzisz na przykład na ewangelizację głosić, nie wiem co powiedzieć, no. Z kim się narodzi? Z kim się narodzi? Będzie słowo wiedzy, mądrości. Z kim się narodzi? No to mówił Tomek o darach dzisiaj. Kiedy one są? Kiedy miłość chodzi w grę? Bo już nie podważamy. Wychodzimy tak na ewangelizację, tak, bo mamy wiarę w ogóle w głoszenie Ewangelii. Tak wychodzi, to obfitości serca, bo z Tobą to będziemy. Idziemy na zewnątrz, nie? Motywy nie podważam, bo oczywiście, wiecie, każdy może stracić gacie czy nie, ale wychodzi na tę ewangelizację. Ale no to jaki jest problem? Wiecie, czemu jest lęk? Na miłości, tak? Bo miłość usuwa lęk. Miłość. Jeżeli się kierujemy na drugą osobę, w tym miejscu, w którym nie jesteśmy, to wszystko odchodzi tak naprawdę. To wszystko odchodzi tak naprawdę. Jeżeli masz patrzenie w ogóle z perspektywy wiecznej, to nie masz ale w tym momencie. I teraz, co ty będziesz tworzyć? Siebie. Takim, jak cię Bóg stworzył. Siebie będziesz tworzył. Siebie będziesz tworzył. I teraz, jesteśmy w tak zwanych kościołach, nie? Czyli tak w różnych ugrupowaniach, gdzie jesteśmy, tam jest jakieś skupisko ludzi. A on to robi, a tamten to robi, a czemu on to robi, a my to robić, a czemu to, a czemu nie tamto. Tak naprawdę, kiedy każdy zda sobie sprawę z tego, że on jest jakiś, stworzony na jakiegoś i się z tym utożsami i będzie robił w oparciu o miłość, to nie będzie przeszkadzało, co kto inny robi. Ty będziesz tworzył siebie tutaj i to będzie rezonować. To będzie rezonować, to będzie działać. Nie ma dwóch takich samych ludzi w ogóle. Widzę, że ty trochę już skaczesz po tematach, ale myślę, że to jest takie pojedyncze zagadnienie w sercach ludzi. I tak postanowiłem, że sobie trochę właśnie teraz poskakałam. Ale to wszystko. Co zostawiam na sam koniec? Dzięki. Myślę, że co? Podsumowując. Nauczyłeś się grać na gitarze. Ale wiecie, ja piosenki tworzę. Mam piękne pisanie. Przynajmniej mnie pochwalił. Kreatywność w praktyce. Bo jesteś gdzieś. Właśnie. Co najważniejsze chciałem. Wiecie, dla mnie ważne było, że to, że jeżeli ja kiedyś nie miałam potencjału życiowego, w cudzysłowie było mi trąbione cały czas, to było, że znaczy mają, że nie wiem, czy coś nie nadaje. Być może większość z was tak miała, że do niczego się nie nadajecie i nic nie jesteście w stanie osiągnąć, tak? Ja teraz wiem, że to ja jestem człowiekiem robiącym różnicę. Gdziekolwiek nie idę, ja... Ludzie mówią, że jest Bogiem. To widać to człowieku, czy on jest Bogiem, czy nie? To widać, czy on żyje z Bogiem, bo on wie, że on jest tym człowiekiem, że on wchodzi i robi różnicę. Bo było jakoś, a on przychodzi i on jest... ma objawienie Twórcy i on tworzy rzeczywistość. On jest tym Bogiem, on żyje z nim i on wie, że ten potencjał wchodzi razem z nim, że tak powiem. I jest wiem, Bosko. Że co? Jest Bosko. Jest Bosko. On wchodzi z potencjałem życia. Bo swoją duszę i swoje serce ma ukierunkowane na życie. Możesz wchodzić w miejsce z potencjałem śmierci, ale możesz wchodzić z potencjałem życia. I jeszcze jeden punkt, o którym chciałam powiedzieć, to, że bardzo ważne jest zarządzanie właśnie swoimi tymi, właśnie tym punktem skupienia. Ja to nie dokończyłem przed chwilą. Bardzo ważne jest, żeby naprawdę... Kupę razy się przejechała to na swoim życiu. Kupę razy się przejechałem
a to może to jeszcze porobię, trochę na to poświęcę czas, może trochę na to, może trochę, ale Agata, w sensie nagrała wspaniałe poselstwo na telefonie, ona mówi, co ty chcesz zrobić? Parafrazuję. Co ty chcesz zrobić? Co ty chcesz w swoim życiu osiągnąć? Zaangażuj swój potencjał w to. Kiedy ja zacząłem tak robić, to nagle się okazało, że ja tracę na siłowni 3 godziny. Po co? Po co tracę 3 godziny, skoro kończę siłownię, jestem osłabiony w miejsce wpływu na swoją firmę, później jeszcze bardziej osłabiony w miejsce wpływu na swoją rodzinę, a później jeszcze bardziej już bezpośrednio na rodzinę, na dzieci, a później jeszcze bardziej osłabiony jak żonę w ogóle na kontakt z ludźmi. Co ty chcesz? Zainwestuj siebie tak naprawdę w rzeczy, które są wieczne, a nie rzeczy, które są tutaj chwilowe. Okej, dbam o siebie, tak? Żeby nie wywinąć koziołka, tak? Ale miej mądrość, tak jak Salomon mówi, w zarządzaniu sobą, żeby inwestować siebie i swój potencjał na tyle, na ile faktycznie jest to wartościowe w twoim życiu. Co ty chcesz? Ja na przykład, wiecie, ja miałem taką korbę na punkcie ćwiczeń, ja teraz tylko biegam. I cieszę się z tego. Cieszę się z tego. Całe życie budowałem mięśnie, a teraz tylko biegam. Dlaczego? Chcesz być sprawniejszy. To lubię wierzyć. Powiedz coś na ten temat. Lepszy tygryski niż nie. Tak, tak. Będę ale naprawdę. To widać. To widać, w sumie inwestujemy w siebie. I tu nie chodzi o to, że fajnie, bo Agata widzi fajnie żart. Ale minie czas i ty zobaczysz, że te granie w te gry mnoży w tobie głupotę. Minie czas, że zobaczysz, że takie upijanie się tymi wieczorami powoduje, że coraz to większy chaos jest w twoim życiu i sobie wybierać z problemami. Minie czas, że te dobre rzeczy, które robisz, to są twoje rzeczy. I zobaczysz, że straciłeś czas. I zobaczysz, że będziecie głupi. Mogę tak powiedzieć? Nie, że jesteś głupi, ale... Możecie być głupi. Ale bardzo dobrze wiesz, co tak naprawdę grodzi cię w życiu. Bardzo dobrze wiesz, co tak naprawdę być może jest tym takim pożeraczem twojej energii życiowej. A pasja i życie jest w innym miejscu. Dziękuję bardzo.